LG V40 to jeden z ciekawszych modeli zapowiedzianych w 2018 roku. I choć ani najstarsi górale, ani polscy przedstawiciele LG nie wiedzą, kiedy pojawi się w Polsce, to my w Las Vegas mieliśmy już okazję się nim pobawić. Zapraszam Was na pierwsze wrażenia z LG V40 ThinQ. Telefon zmienił się nieznacznie w stosunku do poprzednika. Z tyłu znajdziemy szklane plecki, które zostały wykończone w technologii Silky Blast. Dzięki temu urządzenie jest miękkie w dotyku i nie ślizga się po powierzchni stołu czy biurka. Tył wygląda zjawiskowo dzięki metalicznemu połyskowi. Wąskie ramki oraz niewielka masa, zaledwie 168 gramów, to kolejne atuty. Otrzymujemy także odporność na wodę i kurz w standardzie IP68. Z przodu znajdziemy ekran, który ma charakterystyczne wcięcie u góry na aparaty oraz głośnik. LG V40 ThinQ wyposażono w największą w historii serii matrycę 6,4 cala o rozdzielczości 3120x1440 pikseli z obsługą HDR10. Wykonano ją w technologii P-OLED. Zapewnia ona bardzo dobre kąty widzenia i kolory. Świetna też jest maksymalna jasność oraz kontrast. Fanów czystego dźwięku ucieszy obsługa kodeka aptX oraz gniazdko słuchawkowe. Wbudowany w telefon przetwornik Quad DAC nawet przy najtańszych słuchawkach daje świetne efekty, a utwory zyskują dodatkową głębię. Podobnie jest w przypadku głośnika Boombox, który wykorzystuje całe urządzenie do przenoszenia dźwięku. Efekt jest głośny, choć na pewno nie jest to dźwięk bliski czołówce. Urządzenie napędza ubiegłoroczny Snapdragon 845, 4 wydajne rdzenie Cryo 385 Gold 2,7 GHz oraz 4 energooszczędne jednostki Cryo 285 Silver o zegarach 1,7 GHz radzą sobie z najtrudniejszymi zadaniami. Dobrą wydajność zapewni także 6 GB RAM-u LPDDR4X. W grach o dużą liczbę klatek na sekundę zatroszczy się układ graficzny Adreno 630. Jedynym problemem może okazać się bateria mająca zaledwie 3300 mAh, przynajmniej pierwsi recenzenci w Ameryce na to wskazywali, jednak warto będzie poczekać na testy. W telefonie znajduje się Android 8.1 Oreo ze spodziewaną aktualizacją do Androida 9.0 Pie i nakładką od LG. Ciekawostką jest w niej szybki dostęp do asystenta Google za pomocą dedykowanego przycisku na obudowie. Nakładka pozwala na głęboką kustomizację poprzez zmianę motywu czy ikon. Skorzystamy zarówno z odblokowania palcem, jak i twarzą. W trakcie gry uzyskamy m.in. możliwość wyłączenia powiadomień czy ukrycia przycisków systemowych, a całość działała bardzo płynnie. V40 ThinQ to pierwszy telefon z 5 niezależnymi kamerami. Z tyłu, oprócz standardowej matrycy 12 megapikseli z przesłoną 1.5, dostaniemy szerokokątny obiektyw 16 megapikseli oraz oczko z podwójnym telezoomem mające 12 megapikseli. Telefon oferuje Triple Shot, gdzie może wykonywać zdjęcia trzema aparatami jednocześnie, a następnie połączyć je w film z płynnym przejściem. Ciekawostką jest także Story Shot, który pozwala nam zrobić selfie i zmienić jego tło. Z kolei z przodu, poza standardowym selfie z kamery 8 megapikseli, wykonamy zdjęcie szerokokątne drugą matrycą, także 8-megapikselową o kącie 90 stopni. Telefon nagrywa wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę w trybie profesjonalnym z możliwością zmiany mikrofonu rejestrującego dźwięk. Jak sami widzicie, nie będzie to może najwydajniejsza propozycja na rynku, ale LG ma kilka asów w rękawie i V40 ThinQ na pewno znalazłoby sobie jakieś miejsce na polskim rynku. Ciekawe tylko, kiedy do tego dojdzie. Na razie tego nie wiemy, ale dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!